to Pan Jezus w obrazowy sposób, wykorzystując zjawiska przyrody, wydarzenia historyczne, jakiegoś innego rodzaju doświadczenia, chce przez przypowieści przekazać głębokie, dotykające i bardzo ważne dla naszego życia prawdy duchowe. A gdy oni tego słuchali, powiedział im dodatkowo podobieństwo, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. Rzekł więc, pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. Przywołał więc 10 sług swoich, dał im 10 min i rzekł do nich, obracajcie nimi, aż powrócę. Lecz poddani nienawidzili go, wysłali więc za nim poselstwo z tymi słowy. Nie chcemy, aby ten królował nad nami. A gdy on, objąwszy królowanie, powrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby dowiedzieć się, ile kto zarobił. Zjawił się więc pierwszy i rzekł, Panie, mina Twoja przyniosła 10 min zysku. I rzekł do niego, to dobrze, sługo dobry. Przeto, iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad 10 miastami. I przyszedł drugi, mówiąc, Panie, mina Twoja przyniosła 5 min. Rzekł do niego, Ty także bądź nad 5 miastami. A inny przyszedł i rzekł, Panie, oto mina Twoja, którą trzymałem w chustce. Bałem się bowiem Ciebie, żeś człowiekiem surowym, bierzesz, czego nie położyłeś i żniesz, czego nie posiałeś, rzeczę do Niego. Na podstawie Twoich słów osądzę Cię, sługo zły. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, biorę, czego nie położyłem, żnę, czego nie posiałem. Dlaczego więc nie dałeś pieniędzy moich do banku? Po powrocie miałbym je z zyskiem. A do tych, którzy stali obok, powiedział, odbierzcie od niego minę, a dajcie temu, który ma 10 min. A oni rzekli do niego, Panie, ma już 10 min. Powiadam wam, iż każdemu, kto ma, będzie dane. Temu zaś, który nie ma, i to, co ma, będzie odebrane. Ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcielibym ja królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach. Przypowieść ta dla uczniów Jezusa nie była trudna do zrozumienia, ponieważ odnosiła się do znanych im wydarzeń. W tamtym czasie panował król Herod, a następcą tronu miał zostać jego syn Archelaus. Posłuchajcie, co musiało się wydarzyć, żeby tenże Archelaus mógł objąć panowanie. Otóż Archelaus był dziedzicznym następcą tronu. Ale żeby objąć władzę, musiał udać się do dalekiego miasta, do Rzymu, do cesarza. Tam cesarz koronował go na króla. Wówczas on wracał do Jerozolimy, zasiadał na tronie i wtedy obejmował panowanie. I tak też się wydarzyło. Tenże Archelaus udał się do dalekiego miasta, czyli do Rzymu, ale za nim udało się około 50 Żydów, którzy powiedzieli cesarzowi, że nie życzą sobie panowania Archelausa nad sobą. Stąd też, gdy Archelaus przyjął koronę, wrócił do Jerozolimy i zasiadł na tronie, pierwszą rzecz, którą zrobił, to kazał zabić tych 50, którzy nie chcieli przyjąć jego panowania. Jezus wykorzystał tę prawdę, to wydarzenie historyczne, a ciekawostką jest to, że pałac tegoż króla Archelausa było właśnie w Jerycho, wykorzystał tę przypowieść, by powiedzieć im o paru ważnych, duchowych wydarzeniach. Chciał im przez tę krótką historię nie tyle opowiedzieć sytuację związaną z tym królem, ale opowiedzieć im pewne duchowe prawdy. I być może po wniebowstąpieniu Jezusa oni dopiero zrozumieli pełnię tego wszystkiego, co im mówił. Jezus wiedział, co czeka go w Jerozolimie. Wcale w Jerozolimie nie czekało go objęcie tronu. Ale pojmanie, proces, ukrzyżowanie, 3 dni i 3 noce w grobie, zmartwychwstanie, 40 dni ukazywania się uczniom, w niebo wstąpienie, czyli udanie się do dalekiego kraju. Po co Jezus udał się do nieba? Żeby otrzymać koronę od Ojca. A my żyjemy w tych czasach, kiedy oczekujemy, że co On zrobi? Powróci, zasiądzie na tronie i obejmie panowanie. Jezus, wykorzystując sytuację, która miała miejsce, opowiedział im historię chrześcijaństwa w pigułce. Powiedział im historię chrześcijaństwa w pigułce,
Od momentu jego wniebowstąpienia zasiadł na tronie, aż przyjdzie tutaj. A Biblia mówi w liście do Efezjan, że Jezus, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców, a ludzi obdarzył, pamiętacie? Darami. A ludzi obdarzył darami. Uczymy się więc z tej historii, że Jezus jest królem, który któregoś dnia powróci i odbędzie sąd nad każdym człowiekiem. Tych, którzy nie przyjęli jego panowania, skaże na śmierć i wyrok zostanie wykonany na jego oczach. To jest prawda ewangeliczna, choć prawda nielubiana. Ale taka jest prawda. Ale zanim on powróci tutaj, każdy ma możliwość uznania jego królem swojego życia, by uniknąć śmierci wiecznej. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, a w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wzbudził go z martwych, zostaniesz uratowany. Nie poniesiesz śmierci. Proste, klarowne, a jeśli nie, konsekwencja śmierć. Lecz w tej historii mamy do czynienia jeszcze z jedną grupą ludzi. Ich Jezus nazywa sługami króla. To są ci, którzy uznali panowanie Jezusa. I wiecie, tutaj jest dobra nowina. Każdy sługa Jezusa Chrystusa po osobistym spotkaniu z Nim otrzymał część Jego własności. Może to nie jest dużo, ale zawsze coś. Jedna mina. W tamtych czasach to było 100 dniówek. Czyli dzisiaj, licząc średnią krajową, to tak jakby dzisiaj twój szef powiedział tobie, chciałbym powierzyć tobie moje około 11-15 tysięcy złotych, a pan powracał, powiedział mu tak, obracaj tym, a wiecie, dokładne tłumaczenie mówi tak, zainwestuj to w interesy i rób to aż do mojego powrotu. Słyszycie? Dostajesz coś dodatkowego po spotkaniu ze swoim panem, a on mówi do ciebie tak, zainwestuj to w interesy i rób to aż do mojego powrotu. Jak myślicie? Czyje pan, który dawał swoje środki, miał na myśli? Czyje interesy miał na myśli? Czyje? Swoje interesy. Swoje interesy. Drodzy wierzący, ta część historii, ta część tego podobieństwa to jest historia o mnie i o tobie, ponieważ każdy z nas, kto uznaje się za wierzącego w Jezusa Chrystusa, jest jego sługą. Każdy z nas, kto jest wierzący w Jezusa Chrystusa, otrzymał od Niego część Jego własności, taką jedną minę, by zainwestował w interesy Bożego Królestwa. Mina jest tym wszystkim, co otrzymałem od Boga, a czym mogę Mu oddać chwałę. Jeszcze raz. Mina to jest to wszystko, co otrzymałem od Boga, a czym mogę Mu oddać chwałę. W skrócie mówiąc, mina to jest to wszystko, co mam od Pana Boga, a czym chwałę Jemu oddać mogę. Cóż to takiego może być? Chciałbym Wam zaproponować trzy kategorie min. Ja osobiście wierzę, że są trzy kategorie min, które mamy od Pana Boga. Pierwsza kategoria min to są nasze talenty wrodzone. Każdy z nas ma jakiś talent wrodzony. Druga kategoria min to są rzeczy nabyte, często nabyte dzięki temu, że w dobry sposób obracaliśmy talentami wrodzonymi. A trzecia rzecz to są dary duchowe, które otrzymaliśmy po spotkaniu z Jezusem czy po chrzcie w Duchu Świętym. List do Rzymian, list do Efezjan, list do Koryntian wymienia całą listę tych darów. Mamy więc trzy kategorie min, które otrzymujemy dzięki Panu Bogu. To są talenty wrodzone, rzeczy nabyte. Ja czasami nie wiem jak wiele, ja spotykam ludzi, którzy mówią wszystko co mam zrobiłem własnymi rękami. A ja sobie myślę, gdybyś nie miał talentów wrodzonych i gdyby Pan Bóg nie stworzył pewnych okoliczności, to nic byś nie nabył. Jakie mogą być talenty wrodzone? No niektórzy na przykład mają talent wrodzony, potrafią dobrze liczyć. Ja tego nie rozumiem. Ale są ludzie, którzy mają talent matematyczny. Inni mają talent artystyczny, potrafią pięknie malować. Tego nie rozumiem.
Ale tacy ludzie są. Moja żona ma talent techniczny. Naprawi hydraulikę, założy gniazdko, przykręci szafę do ściany. Rzeczy nabyte. Każdy z nas, widzę, ma ubranie. To jest rzecz nabyta. Myślę, że większość z nas mieszka w jakimś mieszkaniu. To także jest nabyta, rzecz nabyta. Mamy samochody i tak dalej, i tak dalej. I trzecia kategoria min to są dary duchowe. Języki, proroctwo, dar czynienia cudów i tak dalej. Znacie to wszystko. Ale ta historia mówi jeszcze jedną ważną prawdę. Mówi prawdę, że każdy z nas, każdy bez wyjątku, stanie któregoś dnia przed sądem Chrystusowym, by zdać sprawę ze sposobów zainwestowania Bożej miny i efektów, jakie ta inwestycja Bożą własnością przyniosła. Słyszycie? Biblia mówi o tym wyraźnie, że przyjdzie dzień, kiedy każdy z nas stanie przed Panem Bogiem, by zdać sprawę ze sposobów zainwestowania miny i efektów, jakie ta inwestycja przyniosła. A dlaczego Pan chce nas rozliczać? Dlatego, że nas traktuje odpowiedzialnie, jako odpowiedzialne, rozumne istoty, potrafiące zdać sprawę ze swojego postępowania w myśl zasady. Każdemu, komu wiele powierzono, od tego wiele wymagać się będzie. I w końcu z tego podobieństwa dowiadujemy się, że dobre inwestycje Bożą własnością będą nagrodzone. To jest ta część tego podobieństwa, którą ja strasznie lubię. Lubicie nagrody? Dobre inwestycje będą nagrodzone, mówi o tym to podobieństwo. Jeszcze raz zobaczcie, o czym oni dyskutowali w drodze do Jerozolimy. Dyskutowali o tym, że będą panować nad miastami, nad ludźmi i tak dalej, razem ze swoim Panem. I o tym panowaniu jest ta przypowieść. Ten, kto dziesięciokrotnie powiększył dorobek władcy, objął panowanie nad 10 miastami, a ten, kto 5-krotnie nad 5. Wiecie, to jest Boża hojność. Dostałeś 11 tysięcy, zrobiłeś z nich 110 tysięcy, a Pan mówi, daję tobie panowanie nad 10 miastami typu Ustroń. Co jest bardziej cenne, 110 tysięcy czy 10 miast wielkości Ustroń? Oczywiście, że 10 miast. Bóg jest hojnym Bogiem. On dzieli się z nami swoją własnością. On nie daje nam 10% z tego, co my dla Niego zarobimy. On daje nam wielokrotność tego, co dzięki Jego łasce udało nam się osiągnąć. To jest niesamowita hojność Boża. On daje nam daleko więcej ponad nasze marzenia i pragnienia. Dlatego dzisiaj warto sobie zadać pytanie, czym mierzone jest pomnażanie min? 4 mierniki dotyczące pomnażania min. Miernik pierwszy. Jak wielu ludzi usłyszało o Jezusie dzięki temu, że wykorzystałem moje talenty wrodzone, rzeczy nabyte i dary duchowe? Myślicie, że to jest ważny miernik? Drugi miernik. Jak ja sam wzrosłem duchowo, używając moich talentów wrodzonych, rzeczy nabytych i darów duchowych. Czy mój wzrost osobisty to dobry miernik? Oczywiście, że tak. Po trzecie, jak dzięki mnie wzrósł duchowo mój Kościół? Dzięki temu, że wykorzystałem moje talenty wrodzone, rzeczy nabyte i dary duchowe. I czwarty miernik. Jak zmieniło się życie ludzi biednych, chorych, słabych, w potrzebie? Dzięki temu, że wykorzystałem moje talenty wrodzone, rzeczy nabyte i dary duchowe. Wiecie, to są, według mnie, to są mierniki, którymi posługuje się Boże Królestwo. Zadaj sobie więc dzisiaj pytanie. Kiedy ostatnio użyczyłem mieszkania, by ktoś dowiedział się o Jezusie? Fantastyczną macie inicjatywę, otwarte domy. A może właśnie warto tworzyć tę rzecz nabytą, którą jest twój dom? Kiedy użyczyłem miejsca w samochodzie, by przywieźć kogoś do kościoła? Kiedy odwiedziłem chorego, kiedy wsparłem biednego? A co z dziesięciną? Mamy tu jeszcze jednego bohatera w tym podobieństwie. On także otrzymał minę i także otrzymał polecenie, zainwestuj to w Królestwo Boże. I pamiętacie, co on zrobił?
nie docenił Bożego daru. Miał go za nic. Owinął go w kawałek szmaty. Nawet nie schował w sejfie. Wyjął z kieszeni swoją zasmarkaną chusteczkę, włożył minę, złożył, tam się skleiło, włożył do kieszeni i na koniec, gdy Pan wrócił, oddał mu. Co mówiąc? Mówiąc tak. Wiedziałem, że jesteś człowiekiem złym. Zbierasz tego, czego nie siałeś i zabierasz tego, co nie położyłeś. Słyszycie, jaki miał obraz Pana? Że Pan to jest ktoś, kto zbiera to, czego nie posiał. Wiecie, ja ludzi, którzy zbierają to, czego nie posiali, nazywam wykorzystywaczami. A czy nasz Pan jest wykorzystywaczem? Proszę? A jak nazywamy człowieka, który bierze coś, czego nie położył? Proszę? Nasz Pan jest złodziejem? Nasz Pan zasiał miłość, więc ma prawo do naszej miłości. Złożył swoje życie, więc ma prawo do naszego życia. Nieznajomość Boga, nieznajomość tego, kim On naprawdę jest, sprawiło to, że człowiek nie był w stanie wykorzystać talentów wrodzonych, rzeczy nabytych i darów duchowych, które otrzymał od Pana. On mienił się sługą, a niczego nie zrobił. Jaki był efekt jego postawy? Zobaczcie, on został osądzony na podstawie swoich słów, bo słowa płyną z głębi naszego serca. A jaki efekt to przyniosło w jego życiu? Pozbawienie obdarowania i nagrody oraz otrzymał tytuł złego sługi. Kto z was chciałby na zakończenie swojego życia, gdy stanie przed Chrystusem, zostać pozbawiony obdarowania, pozbawiony nagrody i otrzymać tytuł złego sługi? Znacie takie powiedzenie, mina mu zrzedła? Ktoś powiedział tak. Prawo do nieba otrzymujemy wyłącznie z łaski, ale stopnie chwały w niebie będą wprost proporcjonalne do naszych uczynków. Ktoś inny wyraził to tak. Istnieją stopnie chwały w niebie. Każde naczynie w niebie będzie równie pełne, ale nie każde będzie równie wielkie. Stopnie chwały zostaną przyznane według stopni przydatności tu na ziemi. Zrób spis swoich min. W modlitwie wypisz te rzeczy, które są twoimi wrodzonymi talentami. Zrób spis tego, co nabyłeś. I zrób spis tego, co otrzymałeś jako duchowe wyposażenie po nawróceniu. I zapisz, jak każdą z tych rzeczy możesz użyć w czterech kategoriach. Po pierwsze, powiedzenie ludziom Ewangelii o Chrystusie. Po drugie, jak możesz to użyć dla swojego duchowego wzrostu. I po trzecie, jak możesz to użyć dla duchowego wzrostu swojego Kościoła. I po czwarte, jak możesz to użyć dla pomocy ludziom, którzy są w potrzebie. Mamy specjalną kartkę przygotowaną, taką tabelę, gdzie będziecie mogli to wpisać. One, zdaje się, będą na końcu sali. Prosta rzecz. Poświęcisz na to 20 minut i zobaczysz, czym cię Bóg obdarował i zobaczysz, jak będziesz mógł to wykorzystać. A jak to wykorzystasz, to Bóg będzie miał chwałę, ty doświadczysz spełnionego życia, ludzie doświadczą dobrej nowiny o Jezusie, a ty otrzymasz tytuł dobrego i wiernego sługi. Zrób to i przynieś to na nabożeństwo za tydzień i przekaż pastorowi, przekaż liderom, byście mogli na ten temat porozmawiać. Niektórzy z nas, ja zdaję sobie sprawę, że są chrześcijanie, którzy mówią, ja naprawdę nie wiem, jakie ja mam talenty, jakie ja mam obdarowania. To tak jak Jezus mówił w tej historii. Jak nie wiesz, jak masz użyć swoje obdarowania, albo nawet nie jesteś ich świadomy, idź do bankierów, czyli do swoich liderów, którzy ci pomogą odkryć twoje dary i talenty i powiedzą ci, pomogą ci, jak je użyć. Ale nie trzymaj ich w zasmarkanej chusteczce, bo nie po to Pan ci je dał. Prosta praca domowa. Kazanie krótkie. Ja już naprawdę ląduję. Ale jeśli je zastosujemy, to przyjdzie zmiana ogromna do naszego osobistego życia, przyjdzie zmiana ogromna do tego kościoła i przyjdzie ogromna zmiana do tego miasta i miejsc, w których mieszkamy. Ponieważ wykorzystamy to,
co Bóg w swojej łasce, czym Bóg w swojej łasce nas obdarzył. Po to, żeby ludzie usłyszeli o Jezusie, po to, żeby samemu wzmocnić się duchowo, po to, żeby duchowo wzmocnił się nasz Kościół i po to, żeby ludzie wokół nas, wierzący czy niewierzący, chrześcijanie, muzułmanie, buddyści, nie ma znaczenia, doświadczyli Bożej miłości przez nasze życie. A przecież o to chodzi. Kościele drogi, jeśli nie robisz to, do czego zostałeś powołany, będziesz strzelał do innych wierzących.